Dzień drugi naszego pobytu w Karpaczu. Wybraliśmy się dzisiaj do Szklarskiej Poręby, która jest 25 km od Karpacza. Śnieżku za dużo nie ma, malutko zostało, ale przy mrozach jest, także to wszystko jest zamarznięte. Widoki przepiękne od rana. Zobaczcie, jakie za nami góry. Także obudziliśmy się z takim przepięknym widokiem. Idziemy teraz coś zjeść. Do zobaczenia później. Idziemy na śniadanko, zobaczymy, co mają dobrego dzisiaj. Proszę, ten kotek, co wczoraj na dworze leżał, leży teraz tutaj. Czekamy na śniadanko. To zamówiliśmy sobie jajecznicę na boczku, jajecznicę z dodatkami, frankfurterki oraz dwie kawy. Koszt tego jest 61 zł. Przy okazji dostaliśmy takie urządzenie, które jak będzie jedzenie gotowe, będzie nam piekało i będzie można sobie po prostu odebrać przy barze. Pieski są mile widziane również. Nasze jedzonko. Jest włączony kominek, tak? Pali się. Tak przytulnie jest, nie? Zobacz, jakie bale drewna z boku są. Tutaj sprzedają również takie swojskie produkty, ciastka własnego wypieku. Jak również, zobaczcie, własnej roboty, przetwory. My już po śniadanku, nie? Ale pewnie te dwa kampery są. No, tam są dwa takie srebrniste Mercedesy, srebrne takie, na chyba 4x4, są super. Dzień drugi naszego pobytu w Karpaczu. Wybraliśmy się dzisiaj do Szklarskiej Poręby, która jest 25 km od Karpacza. Zatrzymaliśmy się na miejscu parkingowym, które jest bezpłatne przy ulicy, a do góry tor saneczkowy, na który się zaraz wybieramy. Fajna inicjatywa wymienienia sobie książek. Takie sobie sery można kupić. Różne oscypki, różnej wielkości, zgrillowane po 1,50 zł. Jest co wchodzić. Wszędzie pod górkę. No, trzeba tą bezę spalić i tą kawę. Także idziemy. Idziemy do rodzinnego parku rozrywki, bo mój sześnia chciał się przejechać właśnie torem saneczkowym. Tak wygląda dojście. Jest zaraz parking przy tym, także można tutaj sobie podjechać samochodem. A ty możesz sobie wypożyczyć pewnie takiego karty, pojeździć. No widzisz, jakie autka są? Tutaj można sobie wypożyczyć właśnie łyżwę na to lodowisko sztuczne. Pograć na automatach. A tutaj można sobie pograć minigolfa. Tutaj pewnie ogniska się odbywają latem. Chociaż może zimą też, nie wiem. W Szklarskiej Porębie jest mnóstwo atrakcji, mnóstwo szlaków, można się wybrać w góry, natomiast my przyjechaliśmy tutaj do Szklarskiej praktycznie na pół dnia tylko, bo szybko robi się ciemno, więc po prostu chodzimy sobie ulicami Szklarskiej. W tej chwili wybieramy się na tor saneczkowy, bo jesteśmy z dwójką małych dzieci, także po górach nie będziemy chodzić, próbujemy lokalnych specjałów, jak oscypki, byliśmy na kawie, cieście i sobie po prostu chodzimy. Pogoda nam dopisuje, jest dosyć ciepło, słoneczko świeci. Także idealna pogoda, nie pada, idealna pogoda, aby sobie po prostu pochodzić uliczkami Szklarskiej Poręby. Przy torze saneczkowym tutaj mamy również taki tor wspinaczkowy między drzewami. Jedziemy!
wcześniej i tak. Będziemy jechać w niebieskim. Nie wiem, czy niebieskim zjedziemy. Zobaczymy, jakim zjedziemy. Idziemy do kasy najpierw. Proszę. Widzisz? No. Zaraz, poczekaj. Ale w górę. No w górę jedziemy. Ale wciąga nas sznurek. No wciąga nas sznurek, tak. Tutaj trochę inaczej niż w Pembrey. Większe są wagoniki, jest bardzo fajne oparcie. Pas obowiązkowo dla mnie, dla dziecka. Wagoniki są dość spore, więc wygodnie się w nich siedzi, jak się w dwójkę jedzie. Tutaj obok mam hamulec, jak chcę przyhamować, ciągnę do siebie. Musiałam tylko popchnąć do przodu przy ruszaniu. No i jedziemy. Jedziemy. Fajnie? To cię przyhamuje troszkę. Duch gór. Karkonosz, rzepiór, liczy rzepa. Szklarska poręba. Po prawej stronie oczywiście grzańce, kołacze, gofry, serki, pamiątki, magnesy, które oczywiście obowiązkowo musimy kupić, jak zawsze. To idziemy dalej uliczką, pozwiedzać Szklarską Porębę, pochodzić ulicami. Jeszcze taki klimat świąteczny, chociaż już po świętach. Pamiąteczki. Idziemy do pączkarni. Te pączusze przepięknie wyglądają. O, przed wieczką zjadłem agrest. Agrest, a my tak chyba na truskawkę. Truskawka? Standardowo malina, chyba, a jeszcze malina. To dwa, może weźmiemy malinowe i dwa truskawkowe. Zobacz, jak ładnie. Zobacz, jeszcze z tym śnieżkiem, pięknie. No, ślicznie, co? To idziemy na wodospad. Tutaj proszę, jak sobie rzeczki ładnie płynie. Musieliśmy za wstęp zapłacić 8 zł od osoby dorosłej, żeby dojść właśnie w to miejsce i podziwiać wodospad. Podobno kierować się na prawo i 5 minut i powinniśmy być na miejscu. Śliczna. Widziałeś? No, widziałeś kiedyś taką górę? Lecia? A kukuk? Kukuk! Tutaj właśnie przy wodospadzie Szklarki mamy takie kochanówkę, w której można sobie coś zjeść, wypić kawkę, gofry, naleśniki, zupy, pierogi. Co tylko się chce. Za mną są jeszcze schody na taras widokowy. Od góry można sobie obejrzeć ten wodospad Szklarki. My się do góry nie puszczamy, jesteśmy zwykłym dzieci, a schody są troszeczkę oblodzone, nie chcemy zjechać czy się poślizgnąć. Mamy co prawda buty w te traktory, ale dzieciakami się nie puszczamy. Także to by było na tyle spod wodospadu Szklarka. Jeśli ktoś się zastanawia, czy da się spać 4 osoby dorosłe i 2 dzieci w kamperze, to tak, da się. Zmieściliśmy się. A dzisiaj sobie robimy kolacyjkę. Na kolację robimy filetę z indyka.
zobaczy się za zmywanką w zlewie. I w piekarniku grillujemy sobie jeszcze kurczaczka. Zapalę wam światło, żebyście zobaczyli. Taki bajer mam teraz w kamerce, że można sobie światełko zapalić. I się pieką, grillują się. Jedzenie, czas zacząć. Wygląda na to, że my tylko jemy, jemy i nic więcej nie robimy na tych vlogach. Ale my tak naprawdę chodzimy też i zwiedzamy. Tylko czasami po prostu nie nagrywamy pewnych rzeczy, bo się delektujemy widokami albo spędzaniem razem czasu. Więc tak wygląda sytuacja dzisiejsza, wieczorna. Jemy kolację i zobaczymy się z wami jutro. Cześć wszystkim. Dzisiaj nasz ostatni dzień pobytu na kempingu Camp 66. Pokażę wam troszeczkę, jak on wygląda. Niedługo będziemy się właśnie zbierać, już się spakowaliśmy, po śniadanku jesteśmy. A teraz właśnie wam pokażę troszkę, jak to wszystko wygląda. Mamy miejscówki utwardzone, mamy miejscówki na trawie, z elektrycznością bądź nie. Z prądem, przepraszam, co ja mam z tą elektrycznością, to nie wiem, z prądem. Tutaj ktoś ma przyczepę wielosezonową, chyba postawioną na cały sezon. No jak dzwoniliśmy, to właśnie się pytali, jaki my chcemy, czy chcemy domek, czy chcemy czy chcemy kamperem przyjechać, co chcemy, żeby my nie wiedzieliśmy, że takie są tutaj. Ale to jest niezależne. Niezależne od kempingu, oni po prostu dzielą. No proszę. I tam jest łazieneczka, tu tak? Jest łazienka, sypialnia, na samym końcu jeszcze sypialnia tutaj. Aha, super. Można? Super, dziękuję. To jest po prostu... Tu mamy tutaj łazieneczkę. Nawet proszę, przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Tutaj mamy sypialnię. Super. Dużo miejsca. Tak, wszystko jest. Wszystko jest, nie? A tu jest jeszcze jedna sypialnia. I jeszcze jedna sypialnia, tak. Proszę. Jest Netflix też. Jeżeli dzieci nie mogą dać, to spokojnie można. Tak wygląda druga sypialnia. O, ale duża i duże łóżka są. Tak. Bardzo fajnie. Klimatyzacja też jest, widzę, czyli jak pewnie tak, jak jest latem, są... latem jak jest nad morzem, tak, to... Tak, bo to jest generalnie, to są fankoile, prawda? Czyli one i grzeją i chłodzą. Aha. Więc teraz jakby grzeją, tylko że no trochę szumi tak naprawdę. No to nie jest takie ogrzewanie z prawdziwego zdarzenia. To bardzo fajne małżeństwo właśnie wpuściło mnie do swojego domku. Dzisiaj wyjeżdżają, spędzili tutaj 3 dni. Mówili, że bardzo im się podobało. To są takie przebudowane chłodnie, co się dowiedziałam od nich, że właściciel tutaj właśnie tych takich chłodni przerobionych na budynki, na domki takie mieszkalne, przewozi te domki latem nad morze, a zimą stoją tutaj. I to jest taki właśnie pomysł, żeby stawiać te domki w miejscach takich bardziej odosobnionych, aby ludzie mogli korzystać z uroków po prostu pięknej okolicy. Za mną jest domek, który jest, to są takie dwójki. Jest jedna chłodnia przerobiona na dwa mieszkania, jak gdyby. W domku, w którym ja byłam, to domek taki rodzinny, bardziej z dwoma sypialniami. Natomiast tutaj są dwójeczki. I można właśnie te domki przewozić, tylko że potrzebny jest do tego tir, który właśnie te domki przestawia. Widzę, że każdy ma rejestrację, więc to są jakoś tam pewnie zarejestrowane jako takie przyczepy, ale to jest wszystko zrobione z chłodni. Bardzo fajne. Kolejną rzeczą, którą chciałabym pokazać, tutaj zaraz przy wjeździe jest taka fajna wiata. Można sobie tutaj zrobić grilla. Śniegu nie ma już, ale na szczytach gór jeszcze jest. Taki fajny dom z Bali. Tutaj też można sobie na tym hamaku poleżeć i patrzeć na piękny widok gór. Mamy mnóstwo toalet. Mamy dla niepełnosprawnych z prysznicem. Są również męskie i damskie oraz takie rodzinne toalety. Tutaj proszę sobie można pomyć naczynia. Z dwóch stron budynku właśnie są takie zlewy. Obejdę z wami teraz ten budynek, jak on wygląda. Tutaj jest taka rodzinna toaleta. Pokażę wam, jak to wygląda w środku. Bardzo fajnie wchodzicie. Jest umywaleczka właśnie dla dorosłych, dla dzieci. Jest prysznic, klapa dla dziecka. No i w środku są też dwie toalety. Jedna jest dla dzieci, druga jest dla dorosłych. Także zobaczcie, jak to fajnie wygląda, jak drzwi się zamykają. Zamknąć się można i po prostu korzystać wspólnie z tej
z tej łazieneczki, nie? Do jadalni, w której wczoraj jedliśmy śniadanko. Camping, restauracja, ulica Widokowa 9. Jest to camping całoroczny, co najważniejsze. Stacja naprawcza rowerów. Tu przypnij swój rower. I dzisiaj frankfurterki z pieczywem, jajecznica z pieczarkami na śniadanie. To szef kuchni poleca dzisiaj. I tu jest taki szlaban. Przez którego się wjeżdża. Na prawo jest... spuścić można szarą wodę. I wyczyścić kasetę. Jedyną rzecz jest taka, że musicie mieć drobne, bo żeby opłukać swoją kasetę, potrzebne są pieniądze. Złotówka bądź 2 złote, zależy ile potrzebujecie wody. Można przyjechać przyczepą, kamperem, bądź wynająć sobie jeden z domków, bądź tych takich starych chłodni, które są przerobione na domki. Zrobię wam takie krótkie podsumowanie. Przyjechaliśmy tutaj na 2 noce. Zapłaciliśmy za miejscówkę z prądem plus samochód, 4 osoby dorosłe, 2 dzieci, która do lat chyba 6 jest bezpłatna, o ile się nie mylę, 155 zł za dobę. To co, ruszamy do domu? Ano ba. Sofika tam już się częsie na krzesełku. Co, Malunie, jedziemy już do domku? Jedziemy? No to jedziemy do domu. Do zobaczenia w kolejnym miejscu. Mała wiadomość dla właścicieli. Pomyślcie nad tym, żeby to nie spadało, bo by się przyda tutaj trzecia ręka dosłownie, żeby wylać kota. No trzeba o czymś pomyśleć, żeby to się nie spadało. Dostaliśmy właśnie taką kartę po przyjeździe, która pozwala nam przejazd właśnie przez ten szlaban, otwiera go i zamyka. Kaucja 50 zł. Teraz właśnie sobie wyjedziemy i tą kartę oddać. Jedziemy. Najciekawsze to jest to, że ta droga, jak przyjeżdżaliśmy, była pełno śniegu, a zobaczcie co jest teraz. Te pączki zakupiliśmy, są przepyszne. Bardzo mięciutkie, mają dość sporo nadzienia. Można sobie jechać i zagryzać. Sofika się cieszy, że idzie na spacer. Proszę, na 2 łapkach skacze już. Tak się ekscytuje. Ja wybrałam się dzisiaj na Piaski Szczygliczka, miejsce mojego dzieciństwa. Chciałam wam trochę pokazać, jak ten zalew i okolice wyglądają. Nie? Na choinkę to wiesi parę takich bombek i tak ustrojone muszą. Proszę. Może aż tak nie jest za blisko, wiesz?